Fabuły, jakie są nam przedstawiane w świecie GTA, są naszym zdaniem niezwykle wciągające. Są złożone, wielowątkowe, ogólnie zajebiste. To, co równie istotne, a w przypadku tego odcinka najistotniejsze, to że fabuły w GTA są także naładowane wieloma zwrotami akcji, które pociągają za sobą następstwa w postaci kolejnych ciekawych wydarzeń. Lecz moi kochani, co gdyby tak odwrócić nieco te najważniejsze momenty, albo co więcej, w ogóle je usunąć? Jak wówczas przełożyłoby się to na fabułę, losy protagonisty, czy ogólnie losy innych kluczowych bohaterów? Dzisiaj właśnie spróbujemy sobie nieco o tym wszystkim powiedzieć i podkreślić wręcz kluczową wagę niektórych fabularnych momentów. Zatem weźcie sobie jakąś smaczną przekąskę, jeżeli ją oczywiście macie, no i przejdźmy sobie wspólnie przez największe zwroty akcji, jakie mieliśmy w grze GTA 3. Na początek zajmiemy się chyba najbardziej oczywistym momentem, który można zauważyć w tej grze. Chodzi o moment, który widzimy już na samym wstępie GTA 3 i jest to rzecz jasna zdrada Claude'a przez Katalinę. Katalina zdradza Claude'a podczas napadu na bank w Ghost Town. Niektórzy z nas mogliby się domyśleć tego, że zdrada była zaplanowana ze względu na typ pojazdu ucieczkowego, który prowadzi Miguel. Jest to Banshee, który jak wiemy z samej rozgrywki może pomieścić tylko dwie osoby, co mocno sugeruje nam dalszy przebieg tego napadu. Domysły gracza po chwili stają się faktem. Katalina mówi Claude'owi, że nie jest on tak ambitną osobą jak ona, po czym pada strzał, a Katalina ucieka z Miguelem. Motywy samego zajścia omówiliśmy w innym odcinku, na który także Was zapraszamy, natomiast teraz spróbujemy odwrócić nieco sytuację, no i zobaczyć, co mogłoby się wydarzyć, gdyby plan Kataliny względem Claude'a był zupełnie inny. Mianowicie bohaterowie tego napadu uciekliby zapewne czteroosobowym samochodem, sam napad zakończyłby się sukcesem, no i tyle w temacie. No a tak już całkowicie na serio, to wbrew pozorom, taki obrót wydarzeń pociągnąłby za sobą wiele ciekawych skutków. Przede wszystkim Claude nadal byłby członkiem kartelu kolumbijskiego oraz chłopakiem Kataliny. Mając pod sobą Claude'a, kartel kolumbijski mógłby na luzie zdobyć jeszcze więcej wpływów w Liberty City, a inne gangi działające na obszarze miasta zwyczajnie by się pod nim ugięły. No, może poza ambitną jakuzą. Biorąc pod uwagę to, że cała obecna fabuła zostałaby wymazana, Claude nie poznałby 8-Balla, którego tak bardzo cenił. Poza tym, pod wielkim znakiem zapytania byłoby to, jak potoczyłby się konflikt mafii Lyon z triadą. Mianowicie mafia mogłaby napotkać sporo problemów, zwłaszcza że nie miałaby na usługach zabójcę takiego jak Claude, który odwaliłby znaczną część mokrej roboty. Co więcej, kto wie, czy umierająca rodzina Forelli nie stanęłaby z powrotem na nogi z uwagi na to, że Mike Forelli nadal by żył. Mogłoby się okazać, że dwufrontowa wojna mafii Lyon z Forellimi oraz triadą stałaby się gwoździem do trumny dla tej organizacji. Wnioskujemy tak chociażby z uwagi na to, jak wiele terenów mafia Lyon utraciła podczas wydarzeń z GTA Liberty City Stories, gdzie także prowadzono tam wojnę na dwa fronty z gangiem Diablo, no i triadą. Kolejnym wątkiem GTA 3, który był punktem kulminacyjnym dla fabuły oraz naszego głównego bohatera niemowy, to zdrada Claude'a przez Salvatora Lyon. Same okoliczności zdrady są nam doskonale znane. Claude wysadza w powietrze statek kolumbijczyków, na którym znajdowały się bogate złoża narkotyku Spunk. W zamian za tę przysługę Claude miał oficjalnie być przyjętym do mafii, no i żyć w dostatku. Niestety dla Claude'a narracja tego wszystkiego, no, była jaka była. Claude owszem stanie się członkiem rodziny, lecz weźmie odpowiedzialność za potężny cios wymierzony w stronę kartelu. Wszystkie obietnice Salvatora miały się niebawem spełnić, lecz w rzeczywistości w głowie Dona plany wobec Claude'a kształtowały się zupełnie inaczej. Na całe szczęście Maria Latore ostrzegła protagonistę na dosłownie kilka minut przed wpadnięciem w pułapkę. Dlaczego tak w ogóle Don Salvatore postanowił to zrobić, skoro miał przy sobie człowieka One Man Army? Powodów tutaj można znaleźć całkiem sporo. Jednym z nich mogło być to, że Maria Latore niechcący pisnęła, że ją i Claude'a coś łączy, chociaż tak naprawdę nic między nimi nie było. Jeszcze innym powodem mogło być to, że mafia Lyon nie miała wystarczająco sił po walce z triadą, żeby wchodzić w otwarty konflikt z Kolumbijczykami. W końcu mafiozi jakoś musieli nakłonić kartel kolumbijski, żeby przestał obserwować Portland, a nadarzyła się ku temu wyśmienita okazja. Wystarczyło bowiem powiedzieć, że znaleźliśmy zamachowca statku, aby znacząco ocieplić stosunki między organizacjami. Do tego wszystkiego kolejnym niezwykle istotnym powodem z punktu widzenia stricte samego Dona Salvatora była jego narastająca paranoja, która miała swój zalążek podczas wydarzeń z GTA San Andreas oraz Liberty City Stories. Na pewno w przyszłości stworzymy osobny materiał, gdzie każdą z tych kwestii solidnie rozwiniemy. W każdym razie w tym momencie zastanówmy się nieco nad tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Don Salvatore, mimo swoich różnych powódek i obaw, no, postanowił darować życie Claude'owi, no i go ostatecznie nie wykiwać. Po pierwsze, nasz bohater utraciłby powód, dla którego musiałby uciekać z Portland, no a przynajmniej na tym etapie fabuły.
Po drugie, Claude zapewne zostałby oficjalnie przyjęty do mafii Lyon zgodnie z obietnicą Salvatora, w konsekwencji czego wiódłby całkiem udane życie. Nauczeni doświadczeniem z komentarzy, chociażby z odcinka o współpracy Joey'a Lyon z CJM, wspomnimy tu o tym, że z pewnością znajdą się osoby, które powiedzą: okej, ale przecież Claude ma amerykańskie korzenie, a do włoskiej mafii przyjmują wyłącznie członków włoskiej krwi. No i tak, oczywiście w teorii jest to bardzo dobry argument, lecz jak to bywa w świecie przedstawionym w GTA, nie do końca. Biorąc pod uwagę to, że w świecie przedstawionym w uniwersum 3D włoskie mafie kilkukrotnie nie stosują się do umownych zasad z realnego świata, takich jak przykładowo handel narkotykami, którego istotnym ogniwem chciała być mafia Forelli, myślimy, że z uwagi na olbrzymie zasługi dla mafii Lyon, Claude mógłby także wbrew zasadom zostać jej oficjalnym członkiem. Tak czy inaczej, idąc dalej, mafia Lyon, mając nadal przy sobie Claude'a, mogłaby na dobre rozprawić się z triadą i niewykluczone, że przy takim obrocie spraw po pewnym czasie Chinatown zostałoby włączone w obszar należący właśnie do mafii. Dodając do tego fakt, że w tym samym czasie most Callahan został naprawiony, to mafia Lyon miałaby dużą okazję na rozpoczęcie ekspansji wyspy Staunton. Pamiętamy też o tym, że Yakuza oraz mafia Lyon mają ze sobą napięku od wydarzeń z roku 1998, których mogliśmy być świadkami w GTA Liberty City Stories. Konkretnie mówimy tu o momencie, kiedy Tony Cipriani zamordował ówczesnego wtedy ojabuna Yakuzy, Kazukiego Kasena. Bez wątpienia można powiedzieć, że między tymi organizacjami mogłoby dojść do długotrwałej wojny gangów na tle interesów, ale także w ramach zemsty za przeszłość. Dla samej Yakuzy taka sytuacja na pewno nie byłaby zbyt kolorowa, biorąc pod uwagę to, że Yakuza ma nieoficjalny konflikt z potężnym kartelem kolumbijskim. Ostatecznie nie wiemy jednak, czy Yakuza w takiej sytuacji nie zwracałaby się wówczas z Kolumbijczykami mimo konfliktu interesów. W końcu Yakuza ma ochotę dokonać zemsty na mafii Lyon, a Kolumbijczycy chcą dopaść Claude'a, który służył właśnie dla tej mafii. Patrząc na tego rodzaju przesłanki, wygląda na to, że całe Liberty City w przeciągu paru tygodni stałoby się wielkim placem bitwy pomiędzy trzema mocarstwami: mafią Lyon, Yakuzą oraz kartelem kolumbijskim. Która z organizacji wyszłaby wówczas zwycięsko? No, to akurat ciężko powiedzieć. Bo nawet mimo tego, że mafia Lyon miałaby Claude'a, to zmasowany atak dwóch najpotężniejszych organizacji przestępczych w mieście prawdopodobnie jednak doprowadziłby do porażki rodziny Lyon. Następnym przełomowym momentem w GTA 3 jest zabicie Kenji'ego Kasena, dokonane oczywiście przez Claude'a. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Claude zabił Kenji'ego Kasena, jest zwyczajnie prosta. Tak pan Donald Love powiedział, no i tak Claude uczynił. Kiedy Donald zostaje natchniony przez pewne słowa jego dawnego mentora, Averego Carringtona, zauważa biznesową okazję, no i nakazuje Claude'owi zamordować Waka Gashirę Yakuzy, aby oficjalnie rozpętać między Yakuzą i Kolumbijczykami wojnę gangów. Oprócz tego warto doliczyć fakt, że kartel kolumbijski wcześniej porwał przyjaciela Love'a i próbował wyłuskać grube pieniądze w ramach okupu. Patrząc również na samego głównego bohatera oraz jego rozstanie z bratem Asuki, to można było wyraźnie domyśleć się, jak Claude mógł się czuć, kiedy Kenji upierniczał go za coś, na co tak naprawdę nie miał zbytniego wpływu. No i to oczywiście nasze pytanie brzmi, co by było, gdyby Claude ostatecznie sprzeciwił się Donaldowi Love'owi, no i postanowił nie zabijać Kenji'ego Kasena. No cóż, zapewne sama Yakuza przeszłaby wówczas drastyczne zmiany. Kenji Kasen nadal by żył oraz pomagał swojej siostrze zarządzać całą organizacją przestępczą. Zapewne znajomość Donalda Love'a oraz Claude'a momentalnie by się skończyła z powodu jego nieposłuszeństwa. Claude nadal byłby wiernym członkiem Yakuzy, która zaczęłaby rosnąć w siłę głównie dzięki niemu. Mając na uwadze to, że ta rodzina przestępcza także chciałaby zacząć rozrastać się oraz powiększać swoje wpływy, wiele gangów zaczęłoby jej powoli ulegać. Zapewne jednym z początkowych kroków Yakuzy byłoby zajęcie się gangiem Uptown Yardies, który powoduje pewne utrudnienia na wyspie Staunton. Rzecz jasna, Kolumbijczycy raczej by na to nie zareagowali ze względu na to, że angażowanie się w otwarty konflikt tylko przysporzyłoby im zmartwień. Następnie Yakuza mogłaby śmiało podbijać wyspę Portland, gdzie mieliby do czynienia z wyjątkowo słabym gangiem Diablo czy Triadą. Jedynie mafia Lyon mogłaby tam sprawiać większe problemy, ale stopniowo raczej udałoby się ją także wybić. Kolejnym etapem Yakuzy byłoby nawiązanie przyjaznych stosunków z gangiem Red Jacks, któremu Claude wyświadczył parę przysług. Z pomocą mojego sojusznika Yakuza byłaby w stanie postawić się kartelowi kolumbijskiemu. I tutaj co najciekawsze, mogłaby pojawić się okazja dla Claude'a, żeby zemścić się na Katalinie, co mogłoby nastąpić w tak naprawdę różnych okolicznościach. Mogłoby to być zamierzone ostrzelanie Willi w Cedar Grove, czy chociażby nieplanowana wypadkowa potyczek na ulicach Liberty City. Wiemy, że tego rodzaju scenariusz wygląda aż nazbyt optymistycznie dla Yakuzy, ale oczywiście jest to jeden z wielu innych, które mogły się potoczyć w zupełnie odmiennym kierunku.
No i na sam koniec zajmiemy się momentem, do którego co ciekawe nie doszło podczas całej fabuły GTA 3, ale mógł to także być punkt kulminacyjny. Mowa tutaj o tym, że podczas ostatnich misji fabularnych członkowie Yakuzy nie byli w stanie dowiedzieć się o tym, że to Claude jest sprawcą śmierci Kenji'ego Kasena. Jak wiemy z samej linii fabularnej, Asuka podczas torturowania Miguela zachowuje się w taki sposób, który wyraźnie mówi nam, że nie wiedziała o tym, że to Claude zabił jej brata. Dla niektórych osób może się to wydawać trochę dziwne. Wiadomo przecież, że Yakuza jest jedną z najpotężniejszych organizacji w Liberty City. Ma mnóstwo wpływów czy informatorów. Wydaje się więc, że nie byłoby aż tak trudno, aby nieco powęszyć i ostatecznie dowiedzieć się, kto w rzeczywistości zabił Kenji'ego. W każdym razie, jak wiemy, Asuka i Miguel zostają zamordowani. Wojna pomiędzy Yakuzą a Kolumbijczykami pozostaje nierozstrzygnięta, a Claude po raz kolejny zostaje sam bez żadnego gangu. Faktem jest, że Yakuza nie atakuje go podobnie jak przed tym, zanim Asuka zginęła, lecz jest to kwestia zapewne zwykłej neutralności wobec głównego bohatera trójki. Tymczasem zobaczmy sobie, co ewentualnie mogło się wydarzyć, gdyby jednak Asuka dowiedziała się, kto rzeczywiście zabił jej brata. No i tu fabuła stałaby się naprawdę bardzo pogmatwana. Odnośnie Claude'a, to ten praktycznie byłby zdany tylko na siebie, bowiem żaden gang nie darzyłby go szczególną sympatią, a Asuka z pewnością zaplanowałaby krwawy odwet. Kobieta mogłaby także porozumieć się z Miguelem, no i zgadzać na to, żeby Yakuza oraz kartel wytropili i załatwili Claude'a. Również Catalina miałaby totalnie przerąbane. Szanse na to, że Kolumbijczycy dowiedzą się o tym, że Catalina zdradziła Miguela, byłyby wówczas olbrzymie. Kobieta zostałaby postawiona przed Miguelem, który rozkazałby Kolumbijczykom ją rozstrzelać, albo nawet i gorzej. Po załatwieniu tego problemu, Kolumbijczycy mogliby zawiązać sojusz z Yakuzą oraz zająć się Claude'em. Mężczyzna nie byłby w stanie zbyt długo się ukrywać ze względu na to, że połączone siły Yakuzy i Kolumbijczyków praktycznie zdominowałyby całe Liberty City. Koniec końców, w ciągu tygodni od tych wydarzeń, prędzej czy później Claude zostałby przez tę organizację złapany, no i zabity. Taki scenariusz przypomina po części tak zwane bad ending. Zarówno antagonistka, jak i protagonista zginęliby za to, że sprawy na różnych płaszczyznach zaszły najzwyczajniej za daleko. Dajcie nam koniecznie znać, co wy sądzicie o tych momentach. Napiszcie, czy zgadzacie się z naszym punktem widzenia, czy może widzicie pewne momenty zupełnie inaczej. Czekamy na wasze opinie, a tymczasem przypominamy o ocenie filmu i zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!